Panie pilocie, dziura w samolocie. Siema, lecimy kolejny rząd z tymi bryczkami. Nadal jestem w tym samym autokomisie. Dlaczego, Nygus, nagrywasz bryczki w tym komisie? Ponieważ uznałem, że tutaj ma dosyć ciekawe samochody, zadbane. Oczywiście bryczki są używane, jakieś drobne mankamenty mogą mieć. Nie oczekuj, że kupisz za 1/3 ceny samochód jak nowy. Po nowy możesz iść do salonu. Ale pamiętaj, weź ze sobą miernik lakieru, ponieważ opowiadałem i pewnie wielu z Was zna takie historie, że ktoś kupił nowy, powypadkowy. Później gdzieś dostał strzała w trakcie eksploatacji. No i zdziwienie, i dramat. Przyszedł koleś z ubezpieczalni, przemierzył, szpachtel odpadł. Panie, to auto jest walone, ale ja kupiłem nówkę, salonówkę. No i weź teraz, człowieku, wytłumacz, że czegoś nie ukrywasz. X1 już była na filmiku, 57900, rok 11, 150 przelatane, 2 litry, 245 koni, M-pakiet, X-Drive, automat. Ładnie się prezentuje. Silnik benzynowy. Nie wiem, jak się te silniki sprawują. Ale podobno im nowszy benzynowy w BMW, tym bardziej problematyczny. Podobno wtryski strasznie drogie do tego samochodu. Tutaj mamy ładną w Avancie. Ładny kolor. Widzę czujniki parkowania, ale w sumie to żadne zaskoczenie. Przy takiej bryczce ładna opona letnia. Kawał bieżnika. Już się, Nygus, upierdzieliłeś jak mały Kazio. Dzięki Bogu nareszcie chmury się pojawiły. Powiem Wam, taki żar był z nieba, że myślałem, że dostanę tutaj udaru. Dzisiaj jest szansa, że przeżyję. Skóra, skrzynia automatyczna. W S-Line prezentuje się dosyć fajnie. Zobaczmy sobie cenę. 49900. Ładne alusy, nawet nie są poobdzierane. Rocznik 9. 236 przelatane. 4,2, 350 koni. S-Line Quattro. I tutaj jest zaskoczenie. 4,2 benzynka wolno ssąca. V8. Ciekawa bryczka. Jest ich już niewiele. Także rarytas, można tak powiedzieć. Rzadko się spotyka. W limuzynie jeszcze rzadziej. Częściej występowały w Avancie. Może trzeba będzie wziąć kluczyki od tej bryki, tutaj od sprzedawcy, i pykniemy jakiś filmik osobny. Odpalimy, posłuchamy V8. Fajne brzmienie. A niby taki zwyczajny dziadkowóz, nie? Rodzinny samochód, a tutaj fajny silnik pod maską. Były też 10-cylindrowe, 12, z tego co pamiętam, 39900, rok 11, 159 przelatane, 1,6, 200 koni. DS4. Fajny samochód. Kawał bieżnika, ciekawe alusy, DS4, skóra w środku, gałka troszeczkę już zjechana, znaczy
nie jest poprzecierana czy coś, tylko po prostu widać, że była często używana. Już nie widać tych, jak się nazywa, oznaczeń odbiegów. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka jest skórzana i troszeczkę już zanikły te cyferki. Ale ciekawy samochód, nie w moim kolorze. Jakby był w kolorze Audi, wyglądałby o wiele lepiej. Zobaczcie te przetłoczenia. Auto naprawdę ma ciekawą linię, ale przy tym kolorze to jakoś wszystko się na nim zlewa. Zobaczcie te błotniki, to wszystko. No ktoś tutaj miał naprawdę inżynier fantazję. Kreatyw. Zresztą w reklamie Citro też było. Volvo V50. 29900, rok 9. Widzę w pakiecie oponki, kawał bieżnika jeszcze mają. Nie wiem czemu takie brązowe. 29900, 158 przelatane, 2 litry, 140 koni w automacie R Design. 158 przelatane. Skóra, troszeczkę szkoda, że automat, no ale cóż, silnik ten sam co w Fordzie Mondeo, 2 litry benzynka, chociaż tu jest D, o co tutaj chodzi, 145 koni w dieslu, Nygus, zerkaj tutaj, faktycznie w dieslu. Co on tutaj napisał? Jeszcze raz muszę przeczytać. 140 koni. Nie wiem skąd mi się wzięło te 5 dodatkowo. 140 koni, czyli silnik HDI pod maską w wołowinie. Byś się, Nygus, zakręcił? Pająk. Pfu! Poszedł mi stąd Spider-Man. Mnie ugryzie tutaj. Zrobię się Spider-Manem. A w sumie to by było ciekawe. Na lince bym się ze Skarżyska pyk do Radomia w kilka sekund. Na paliwko bym nie wydawał. Widzą bym ściemniał, że wpłaca jest pod filmikami konto zrzutka. Kto nie da na paliwko dla Nygusa ma małego fiutka. A byłbym Spider-Manem, pyk, myk, już bym był w Radomiu. Takie oszustwo bym na was robił. Swoją drogą przypominam, że zbieramy na paliwko. Wpłaty są bez prowizji. Jak masz gest, możesz wpłacić. Pod filmikami jest numer konta. Nie jestem pielgrzymem. Na piechotę do Radomia czy do Niemiec dla was nie pójdę. 57900 Q5, rok 11, 222 przelatane, 2 litry turbo, 211 koni S-Line Quattro, czyli silnik TFSI, oponki jeszcze w miarę, środek na półskórach, skrzynia manualna w białym kolorze. Nie przepadam za białymi autami. Tak samo jak za bardzo ciemnymi. Meganka ma ciekawy kolorek. Chyba już była kiedyś na filmiku. TCE. Czyli turbo benzynka. Środek czysty, zadbany. Półskóra w środku. Oponka Barum. W ładnym stanie. Cena wywoławcza 36900. Dziwnie mi się tutaj chodzi po tym żwirku. Jedne kamienie są większe, drugie mniejsze. Normalnie jak jakiś inwalida tutaj łażę. Rocznik 13.
121 przelatane, 1.2 turbo, 130 koni, Bose, nawigacja, do tego kamera. Środek wygląda ładnie. Silnik 130 koni. Daje sobie radę z tym samochodem, ale opinie o tych silnikach są różne. Na początku było zachwycenie, tak jak z silnikami EcoBoost w Fordach. Dostały nawet nagrody silnik roku kilka razy z rzędu. A teraz Wam pokazuję na filmikach w Niemczech, stale spotykam samochody, gdzie mają walnięte silniki. 44900, rok 11, 162 przelatane, 2 litry, 211 koni, kamera Xenon, Sirocco. Wolałbym chyba w dieslu 140 koni, albo 200-konną jednostkę TFSI. Podobno te 211 są bardziej problematyczne. Auto nie wygląda źle wizualnie, ale podobno lubią sobie strasznie chlapnąć olej te silniki. Także trzeba dobrze auto sprawdzić przed zakupem, czy wszystko jest w porządku. Zaryzykować można. Już teraz innych silników powoli w marce Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, sześciobiegowa skrzynia, naprawdę ładna oponka, chyba nowa. W tych samochodach już innych silników niż TFSI, FSI nie będzie. No cóż, takie mamy czasy, powoli koniec prawdziwej, dobrej, solidnej motoryzacji. Ładny Fiacik, brawo, naprawdę ładny. 28900, 100 tysięcy przejechane, rok 12, sport pakiet, 1.4, 140 koni. Książka serwisowa. Tutaj alus delikatnie przytarty. No cóż, bryczka nie jest nowa, ale naprawdę jeszcze prezentuje się dosyć ładnie. Niewielki przebieg. Udane silniki. Można jeszcze troszeczkę ten silnik dłubnąć, zaczipować, jak komuś jest mało mocy. Ale myślę, że 140 koni sobie radzi z tym samochodem. Tutaj delikatna zapraweczka. Wołowina. Znowu słońce wyszło. I Nygus, głupoty gadasz. Ten łysy łeb ci tutaj usmaży na autohandlu. Gdzie masz czapeczkę albo kapelusik? Volvo kosztuje 69900. Napęd na 4. Cross Country, rok 14. 234 przelatane, 2,5 litra turbo. 250 koni, a nie wygląda na takiego mocnego. Można się zaskoczyć. Oponka jeszcze jest w miarę. Skrzynia automatyczna, niestety. No niestety w wołowinach automat lubi się czasami wysypać. Ale sama wersja cross country plus ten silnik dosyć ciekawy. Centralnie mi teraz wali po oczach słońce. Miniacz. Ładna oponka. Miniaczowi jakoś ten biały kolor nie przeszkadza. Skrzynia automatyczna. Jasna skóra w środku, podwójny szyberdach. Może dlatego dobrze wygląda, bo ma te wstawki, widzicie, takie tutaj w ciemniejszym kolorze. 34900, rok 8,
175 koni, 148 przelatane, 30 prawie 5 tysięcy w automacie, dach panoramiczny, jednostka 1.6 THP, tutaj jest pod maską, mały samochód, lekki samochód, fajnie się odpycha, dopóki silnik sprawny. Leonek delikatnie ma tutaj alusy poprzycierane, tutaj mała ryska, zobaczmy go w koło, FR wersja. Ktoś po prostu nie uważał, przyhaczył krawężniki, oponka jeszcze ma kawał bieżnika. 53900, rok 13, 180 koni, 1.8 turbo, 186 przelatane. Automat DSG. Półskóra, środek czysty i zadbany. Znowu to słońce wyszło. Muszę się schować do cienia, napić wody dla ochłody. Zapalę sobie fajurka. Polecimy jeszcze jeden rząd. A potem może pyknę dla Was filmik z tą A4, a może nawet z A6. Kto wie. Do następnego. Pozdrawiam.